Tylko nie kolonia karna. To jest najgorsze miejsce w piekle. Już chyba lepiej trafić do kotła. Czesiek, przestań się mazać jak baba. Jesteś strażnikiem, nie więźniem. No może i masz rację, Filip. Ale tak mi ich szkoda, że... Szkoda, kurwa mać. Jakoś mnie ci nie było szkoda, jak mi petardę do fajka wkładałeś. Oj, Krzyś, przecież przeprosiłem. Poza tym sam przyznałeś, że to było dość śmieszne. A właśnie, Krzysiek. No? Dlaczego prowadzisz, skoro jesteś niewidomy? Spokojnie, znam tą drogę na pamięć. Właśnie widzę. Bez paniki, Filip zawsze się w tym miejscu wpierdalał w skałę. Mówiłem! Ani drgnijcie, bo zastrzelę skałacha! Zwycięstwo! A teraz w drogę do kolonii karnej. No gdzie ten starter? O! Uff, na szczęście zadziałał spadochron. Zwycięstwo! I to się nazywa plan doskonały. No, nawet Belzedub się nie skapnął, że to wszystko było przez nas ukartowane. To było ukartowane? Czyli nie wydaliśmy szefa? Domino, gdyby nie to, że mam taki zajebisty humor, to bym ci jebnął. Jak ma ten pan taki humor, to może podzielimy się tą nagrodą? 4000 na 3 to ponad 1000 wychodzi. A, dokładnie 1330 coś. Zwariował. No to może chociaż zaległe pensje. 2 miesiące po 1500. Dobra, Marcinek, masz te 1300 i uznajmy, że z pensjami jesteśmy na czysto. Dziękuję. A mi szef też wypłaci zaległe pensje? Już rok, czyli 12 miesięcy pracuję. 12 mówisz? A, niech będzie moja strata i dla równego rachunku 10 razy 0. To wychodzi... No niestety, Domino. I bardzo dobrze. Pieniądze szczęścia nie dają.